Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem panów posłów Jana Szyszko i Dariusza Bąka oraz Państwa, którzy byli wolontariuszami w akcji obrony lasów państwowych, a obecnie są kandydatami w wyborach samorządowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w styczniu bieżącego roku koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego postanowiła w błyskawicznym tempie zdestabilizować system finansowy polskich lasów państwowych. W ciągu 26 godzin odbyły się 3 czytania i na bazie tych czytań zabrano polskim lasom państwowym 800 milionów złotych w roku bieżącym, 800 milionów w roku przyszłym, jak również od roku 2016 polskie lasy państwowe będą płacić haracz w wysokości 2% od przychodu. Szanowni Państwo, koalicja rządząca chciała to ukryć, ale społeczeństwo zauważyło tę sprawę i ruszyła akcja zbierania podpisów w obronie polskich lasów i polskiej ziemi. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że od 1 maja 2016 roku zgodnie z traktatem akcesyjnym wchodzi wolny obrót ziemi leśnej i rolnej. Czym grozi destabilizacja finansowa polskich lasów państwowych? Tym, że staną się bankrutami, a bankruta się sprzedaje. W związku z tym społeczeństwo również błyskawicznie zareagowało na to, co zrobiła koalicja rządząca i w ciągu 3 miesięcy zebrało ponad 2 miliony podpisów. Tutaj na tej sali znajdują się osoby, które zbierały podpisy. Chciałem serdecznie podziękować tym, którzy zebrali nawet po 2000 podpisów jako jedna osoba. Dziękuję więc leśnikom, dziękuję więc wszystkim tym, którzy zbierali. Była to akcja ogólnopolska ponad podziałami. Zbierali wszyscy, począwszy od kół Radia Maryja, kończąc na związkach zawodowych, począwszy od mieszkańców wsi, kończąc na mieszkańców wielkich miast. Zbierano wszędzie, pod urzędami, pod kościołami, zbierano również wśród ludzi starszych i młodszych. Za to chciałem serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, ale koalicja rządząca bije następny rekord. 9 maja zostały złożone podpisy. Po niecałym miesiącu pani marszałek Kopacz stwierdziła, że doliczyła się 500 tysięcy i więcej już nie będzie liczyła, czyli można uruchomić debatę w Sejmie. Ale ta debata w Sejmie nie jest uruchamiana, mimo że podpisy są zbierane dalej. Tu chciałem również Państwu podziękować i tym, którzy stoją za mną, że zbierają do tej pory podpisy i w dniu dzisiejszym kolejne 1000 podpisów złożyliśmy do pana marszałka tym razem. Złożyliśmy również prośbę po raz kolejny, aby debatę na temat przyszłości polskich lasów i przyszłości polskiej ziemi włączyć do porządku obrad Sejmu i rozpocząć debatę, na podstawie której Sejm zadecyduje, kiedy i czy odbędzie się referendum. Szanowni Państwo, a więc rekord następny. To nie trafia pod obrady Sejmu. Nie trafia pod obrady Sejmu już prawie 5 miesięcy. Jesteśmy tym zaniepokojeni. Ale równocześnie dzisiaj w Sejmie odbyło się drugie czytanie reakcji, ja bym powiedział, Polskiego Stronnictwa Ludowego, głównie gdyż pan marszałek Piechociński, pan premier Piechociński był głównym autorem tego, przynajmniej tak wyglądało to, gdy organizował pierwsze spotkanie. A więc w reakcji na to, że polskie lasy państwowe są destabilizowane, w reakcji na to, że Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek, skargę do Trybunału Konstytucyjnego na to, co się stało, gdyż według nas konstytucja została złamana w kilku miejscach, Polskie Stronnictwo Ludowe, wspierane dobrym hasłem, a w związku z tym wspierane wieloma podpisami, postanowiło zmienić konstytucję. Zmienić konstytucję, która teoretycznie powinna zapobiec temu, żeby polskie lasy uległy destabilizacji. Czyli najpierw złamano konstytucję, a teraz różnymi posunięciami, ja bym powiedział, medialnymi starają się mówić, że to nie oni złamali konstytucję, tylko konstytucję trzeba naprawić po to, żeby jej nie łamać. Tak wygląda sytuacja w tej chwili. Za chwileczkę pan poseł Bąk powie, co
jak to skutkuje dla polskich lasów państwowych. A tu jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy siedzą na sali, jak również wszystkim tym, którzy stoją za moimi plecami. Serdecznie dzięki za to, co robicie w akcji zbierania podpisów. Bronicie polskich lasów i polskiej ziemi. Dziękuję bardzo. Lasy państwowe to narodowe gospodarstwo, które gospodaruje na żywych zasobach przyrodniczych. Utrzymuje się z własnych przychodów. Musi zarobić pieniądze na to, żeby pokryć wydatki konieczne do właściwego prowadzenia lasów. Zabrano 800 milionów w tym roku. W przyszłym roku zapowiedziano, że zabiorą 800 milionów i nałożono podatek od przychodów 2%, czego żadne przedsiębiorstwo w Polsce nie doświadczyło. I dlatego społeczeństwo się obawia, leśnicy obawiają się, że to jest pierwszy etap, żeby zdestabilizować lasy państwowe, a następnie sprywatyzować, porwać to sukno narodowe, tak jak zrobiono z zasobami ziemi rolnej po PGR-ach. Już się kończą zasoby, różne patologie na zachodzie Polski. Rząd sobie z tym nie radzi i świadomie z premedytacją chce doprowadzić do destrukcji finansowej lasy państwowe. Dzisiaj lasy państwowe wyczyściły się już z tych właśnie, co tak głośno krzyczano, pewnych odłożonych pieniędzy i muszą czerpać teraz pieniądze z bieżących wydatków i zaniechały inwestycji drogowych. W lasach państwowych drogi to są narzędzie obniżania kosztów. Nie płacą takich stawek, jakby należało płacić robotnikom leśnym. Dzisiaj, szanowni państwo, jest taka sytuacja, że robotnik leśny ma dochodu 5 zł za godzinę. Poniżej minimum socjalnego zarabia. I nie ma perspektyw, żeby to zmienić, dlatego że rząd położył swoją rękę na finansach lasów państwowych, czyli świadomie z premedytacją niszczy lasy państwowe. I niszczy, szanowni państwo, 2016 rok tu przywołany, spowoduje, że wszyscy z całego świata mogą tutaj kupować ziemię leśną. Nie możemy na to pozwolić. Prym wiedzie w tym PSL. I dzisiaj na sali byliśmy świadkiem, jak oni są przekonani, że wspaniale robią dla wszystkich Polaków i dla lasów również, zabierając te pieniądze. To są jakieś zachowania niesamowite, na pewno skandaliczne. Szanowni państwo, ta partia to na pewno ma duże dokonania we współrządzeniu z PZPR-em przez okres komunizmu jako ZSL. Wprowadzali stan wojenny, wprowadzali obowiązkowe dostawy na gospodarstwa rodzinne, chłopskie, gdzie wykańczano przez 19 lat, wykańczano po wojnie gospodarstwa rodzinne, chłopskie, zakładając kołchozy w postaci spółdzielni produkcyjnych PGR-ów. I dzisiaj ta sama partia nie pozbyła się tych nawyków. I dzisiaj próbuje mydlić oczy społeczeństwu, że oni chcą zrobić jeszcze lepiej, niż by się społeczeństwu śniło. I wprowadzą do konstytucji zapis, że lasy państwowe nie podlegają przekształceniom własnościowym, ale dodają jednocześnie, że chyba, że ustawa stanowi inaczej. No proszę państwa, czyli ustawa jakaś podporządkuje sobie konstytucję. Znawcy prawa dali ekspertyzy do tej poprawki konstytucyjnej, powiedzieli, że wszystko to już jest w konstytucji, tylko trzeba mieć wolę przestrzegać konstytucji, że to są puste zapisy. To wszystko już jest. Jest również ustawa o zachowaniu strategicznych zasobów naturalnych kraju, gdzie się mówi, że lasy i inne strategiczne zasoby naturalne kraju, wody na przykład, pokłady geotermalne, nie podlegają prywatyzacji. Więc proszę państwa, jest to próba odwrócenia uwagi od tego wielkiego wysiłku Polaków, którzy złożyli podpisy w liczbie 2,5 miliona w przeciągu 3 miesięcy, żeby pozostawić lasy w spokoju, bo dobrze wypełniają narodowe cele wobec Polaków i żeby odciągnąć możliwości sprzedaży polskiej ziemi, a siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej pensji, która jest w tej chwili w 5 najbogatszych państwach Unii Europejskiej. I żeby podjęli renegocjację traktatu akcesyjnego, to oni zamiast wykorzystywać poparcie społeczeństwa, to występują wbrew narodowi i nie chcą poddawać pod głosowanie wniosku o referendum, bo to do koalicji rządzącej teraz należy, żeby poddali pod głosowanie w Sejmie wniosek o referendum poparty przez 2,5 miliona Polaków. Czy tak powinny działać władze państwa suwerennego, niepodległego? Jesteśmy przekonani, że nie. I społeczeństwo nie pozwoli, żeby zniszczyć polskie lasy państwowe i żeby roztrwonić polską ziemię, terytorium Polski. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, powracając do polskich lasów państwowych, to jest unikat w skali świata, nie mówiąc o Europie. To za to, że polskie lasy państwowe od 90 lat, dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu, dzięki wielkiej wiedzy przyrodniczej, tak użytkują te zasoby, że są wzorem dla całego świata. To dzięki temu polskie lasy państwowe w listopadzie ubiegłego roku otrzymały nagrodę. Nagrodę od UNESCO, co 2 lata przyznawano za wzorowo prowadzoną gospodarkę przez przedsiębiorstwo, wzorowo prowadzoną gospodarkę w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wielkie wyróżnienie. Przedwczoraj wróciłem z Brukseli. Przebywałem tam na zaproszenie EKR-u, to jest grupy parlamentarzystów, do której wchodzi Prawo i Sprawiedliwość. Tam odbyło się publiczne wysłuchanie na temat nowej wizji, strategii Unii Europejskiej w zakresie leśnictwa. I tam mówiłem, że polskie lasy państwowe dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu są wzorem dla jednoczącej się Europy. I skoro Europa chce dalej działać w kierunku właśnie koncepcji zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, to niech natychmiast adoptuje polskie prawo leśne. Niech natychmiast adoptuje polski model leśnictwa, który jest dobrze ubezpieczony nie tylko prawem leśnym, ale również i konstytucją. A ta konstytucja została złamana. Jesteśmy wzorem dla jednoczącej się Europy w zakresie tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, a tu możliwości są większe, w zakresie ochrony przyrody i w zakresie celów gospodarczych, czyli produkcji. Działamy, rąbiemy te lasy, a tych lasów mamy coraz więcej i nie zniknął ani jeden z występujących gatunków. A więc wzór do naśladowania, a nie wzór, baza do destabilizacji. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia.